15 października 2023 roku. O tym dniu będziemy mówić, jeśli nie dzieciom, bo głosowały, to na pewno wnukom. Wracamy do gry. Władza, ta koszmarna, zła władza chciała głupiego, demagogicznego referendum. Chciała referendum, dostała referendum, tylko z innym pytaniem. My ułożyliśmy to pytanie. Pytanie, które zadał naród, był proste. Czy dalej chcesz władzy PiS-u? Czy dalej chcesz władzy Kaczyńskiego? Zdecydowana większość Polaków powiedziała nie. To jest koniec rządów tego dżentelmena, to jest koniec rządów złodziei, kłamców i nieudaczników. Opozycja zwyciężyła, Kaczyński będzie próbował to na różne sposoby odkręcić, ale po prostu nie da rady. Jak mówią Amerykanie, the people have spoken. Naród przemówił głosem jasnym, czystym, donośnym i w sposób, który nie pozostawia absolutnie żadnych wątpliwości. Pan Kaczyński stwierdził, że chce być emerytowanym zbawcą narodu. Stał się koszmarem naszego narodu. Wielkie gratulacje i szacunek dla Donalda Tuska. Dwa lata temu wrócił, rzucano mu pod nogi kłody, uruchomione przeciwko niemu potężną kampanię nienawiści. Ustał, obiecał zwycięstwo i pokonanie PiS-u i dokładnie do tego doprowadził. Dwa lata temu w Gdańsku powiedziałem Donaldowi Tuskowi, jaja będą, cytuję, jak to ty będziesz emerytowanym zbawcą narodu. No, szczerze mówiąc, wydaje się, że dość dobrze przewidziałem. Czekają nas kolejne ciekawe tygodnie. Za dobrze znamy PiS i Kaczyńskiego, żeby wiedzieć, żeby zakładać, że przekazanie władzy odbędzie się zgodnie z prawem, w sposób aksamitny i bezproblemowy. Będą kombinować tak, jak kombinowali na różne sposoby przez 8 lat, ale niczego nie wykombinuję. Mandatów i głosów po prostu nie przybędzie. Ten głos, który wychodzi z Polski, dziś dociera do najważniejszych miast na całym świecie. Informacja, którą już zdążyłem przekazać znajomym, z euforią przyjęli wiadomość, że Polska wraca, że Polska schodzi z drogi nacjonalizmu, populizmu, że wracamy do rodziny demokratycznych, praworządnych, europejskich krajów. Wracamy do Europy, do Europy, z której PiS próbował nas wyprowadzić. Nie wyprowadził, bo naród tego po prostu nie chce. Dobra wiadomość dla nas wszystkich. Alkohol mroził się od dłuższego czasu. Już za chwilę spokojnie można go otworzyć. Co ja zrobię i co Państwu życzę. Dobrej nocy, kochani. Udało się.